Witam serdecznie, Jacek Walkiewicz, psycholog, mówca, człowiek od kampera, człowiek od spełniania marzeń. Mam kilka pytań, na które chcieliście, abym odpowiedział. Pytanie pierwsze o moc marzeń. Czym są marzenia, dlaczego warto je mieć? Marzenia są czymś odświętnym, uroczystym, ale są jakimś brakiem. Są tym, czego nie mamy, o czym marzymy, czego pragniemy, co wydaje nam się, że zmieni życie, jeśli tylko osiągniemy to, co chcemy. Można by powiedzieć, że być może tak naprawdę szczęśliwi ludzie nie mają marzeń, ale może dlatego nie wszyscy są w 100% szczęśliwi i potrzebują ich, aby mieć poczucie, że jest im lepiej. Ja lubię marzenia. Z wiekiem mam ich trochę mniej, tych materialnych, ale ciągle uważam, że marzenia są czymś uroczystym i odświętnym w takiej zwykłej, codziennej prozie życia, ale do tych marzeń prowadzi no właśnie codzienność, czyli ta droga każdego dnia od momentu, kiedy otwieramy oczy, do momentu, kiedy zasypiamy. Pomimo strachu, jak realizować marzenia, konsekwentnie po prostu wstawać się rano i robić swoje. Jeśli się boimy, to być może to jest dla nas bardzo ważne, ale ja bym powiedział, że ten strach to jest taki bardziej przestrach, czyli mały strach. Czyli to jest taki strach, który wynika z tego, że wychowano nas w takim duchu, tylko żebyś się nie przewrócił, tylko żebyś się nie ubrudził, tylko żebyś się nie zalał. Czyli w takim duchu ciągłego zagrożenia różnymi zdarzeniami, których rodzice nie akceptowali. Tylko żebyś się nie spóźnił. Tylko i tutaj jest bardzo długa litania oczekiwań naszych rodziców. W związku z tym marzenia są po nic. Są po prostu częścią pięknego, wolnego świata, w którym ludzie mogą się obudzić rano i powiedzieć: zrobię, zbuduję, pojadę, nauczę się, poznam. I mogą tego doświadczyć. To jest według mnie świadectwo bycia wolnym człowiekiem. Wolności w nas, ale też w świecie zewnętrznym. Nie w każdym miejscu na świecie ludzie mogą spełniać swoje marzenia. W związku z tym, jeśli możemy, to warto je mieć. Warto je zapisywać i warto do nich wracać. Nie musimy wszystkich realizować, ale ich obecność w naszym życiu może ubogacić coś, co nazywamy rozwojem osobistym. A wszystko, co żywe, rozwija się. To, co martwe, jest martwe. W związku z tym, rozwijajmy się, rozwijajcie się z marzeniami. Pytanie drugie. O moc odwagi. Czym jest odwaga? O gotowością do zmierzenia się z tym swoim przestrachem, który puka do drzwi. Odwaga jest gotowością do spojrzenia prawdzie w oczy, że się boimy. Ale też jest takim momentem, w którym możemy zdać sobie sprawę, że tylko działając możemy z tym strachem sobie poradzić. Czyli na zmartwienie najlepsze jest działanie. Na odwagę i na strach najlepsze jest bycie w procesie zmierzenia się i stanięcia twarzą w twarz przed tym, co wydaje nam się, że jest zagrażające. W zasadzie na co dzień nie mamy takiej sytuacji, które byłyby aż tak dramatyczne, że ta odwaga musiałaby być na poziomie walki o życie. W związku z tym większość tego, czego się boimy, to są błahe rzeczy, które urosły do rangi wielkich, ponieważ nie mamy na co dzień być może wielkich zmartwień. Takich jak brak wody, prądu, jedzenia i wielu, wielu innych rzeczy. Także pamiętajcie, strach jest jak ten pukający do drzwi, któremu warto otworzyć. Moc odpowiedzialności. Czym jest odpowiedzialność? Jest początkiem rozumienia swojej roli w świecie. Wzięcie odpowiedzialności za siebie i swoje życie to zrozumienie, że każdy krok, który wykonujemy od dziecka, ma swoje konsekwencje i my bierzemy za nie odpowiedzialność, czyli mamy poczucie sprawstwa. Czyli jeżeli się nie nauczę fizyki, nie jestem lekarzem, to, że miałem 17 lat, nie ma znaczenia. Już wtedy decydowało się moje życie. Być może mogłem zadecydować o nim, mając lat 13, 12, 10, już wtedy zrobić coś, co by przeniosło się potem do tego dorosłego życia. Na przykład zacząć grać w jakimś instrumencie. I mógłbym powiedzieć, że to, że dzisiaj jestem tu, gdzie jestem, wynikało z tego, że wtedy robiłem rzeczy, które mnie do tego przygotowywały.
Ja na przykład w szkole podstawowej prowadziłem tablicę z informacjami dla dzieci w klasie. Czyli w jakim stopniu przygotowywałem się do roli redaktora, człowieka piszącego, humanisty. Trudno mi powiedzieć, ale już tym się zajmowałem. Czego mi to nauczyło? No, na przykład szukania informacji, szukania ciekawych zdarzeń, które można opisać i przyczepić tą karteczkę na tej tablicy. W związku z tym to, że inspiruje dzisiaj, być może zapoczątkowało się jeszcze tam w szóstej, siódmej klasie szkoły podstawowej. Więc odpowiedzialność to jest takie poczucie, że każdy krok do przodu, który wykonujemy, jest naszym krokiem i my decydujemy o tym, czy go wykonamy, czy nie. A to, co się wydarzy dalej, czyli konsekwencje, są trochę poza nami, ale bierzemy je na siebie, ponieważ one wynikają z tych naszych wcześniejszych decyzji. Nawet siedząc i nie ruszając się przez całe życie, byśmy decydowali o tym, że możemy mieć pewne choroby, że możemy mieć pewne doświadczenia, które nie będą miłe w tym domu, ale wynikają dokładnie z decyzji. Nigdzie się nie ruszam, bo się boję. Nie będę ryzykował. Moc zaangażowania. Słowo magiczne obok odpowiedzialności najważniejsze, czyli moc robienia czegoś z pasją na 100%, z takim poczuciem, że w tym momencie, kiedy to robię, nic innego nie istnieje. To jest taki stan nie tylko ciała, który się angażuje w coś, ale również umysłu, ducha. Poczucie, że nie ma ważniejszej rzeczy od tej, którą wykonujemy w tym momencie. I że nie robimy niczego udając, ponieważ w ten sposób trochę tworzymy udawane życie. Czyli jeżeli jesteśmy w miejscu, w którym pada deszcz, to nasze zaangażowanie w to, co robimy, może być też maksymalne. Jeżeli jesteśmy w miejscu, gdzie pada śnieg, też możemy, mimo pewnych niedogodności, trudu i zimna, angażować się w jakąś czynność. Czyli te okoliczności zewnętrzne nie powinny nas powstrzymywać przed umiejętnością zagłębienia się w czynności, która jest dla nas w tym momencie najważniejsza. To oczywiście jest bardzo symboliczne, takie metaforyczne, ale mam nadzieję, że da się to przełożyć na praktykę, na przykład robiąc lekcje ze swoim dzieckiem, odrabiając z nim lekcje, nie myśleć o swoich pracach do wykonania, nie rozpraszać się na rzeczy dookoła, czyli na bałagan w pokoju dziecka na przykład, tylko mieć poczucie, że tych sytuacji, kiedy z dziećmi odrabiamy lekcje, przez całe życie naprawdę nie jest tak dużo. Kiedyś będziemy wspominali właśnie te chwile, które były naturalne i piękne i wynikały z tego, co w danym momencie życie nam podsuwało jako wyzwanie do zaangażowania. Moc obfitości, piękne słowo. Obfitość to też stan umysłu, to poczucie, że wszystko jest kompletne, mam tyle, ile potrzebuję. To, co mam, daje mi radość. Mogę chcieć więcej, ale to, co już mam, daje mi spełnienie. To też poczucie, że dookoła nas są różne rzeczy, po które możemy sięgnąć. Jeśli o czymś w życiu marzysz, sięgnij po to. Możemy sięgnąć i dosięgnąć. To znaczy, że każdy z nas może skorzystać z tego, co jest na świecie i co oferuje nam ta planeta. Oczywiście nie dzieje się to bez wysiłku, trudu, zaangażowania i odpowiedzialności, ale taka opcja istnieje. Czyli cokolwiek sobie wymyślimy, cokolwiek inni już zrobili, to znaczy, że my mamy również do tego dostęp. Czyli to jest poczucie, że jesteśmy w bardzo uprzywilejowanej sytuacji i nie możemy narzekać, że inni mają lepiej. My też mamy cudownie, tak? Bo ta obfitość jest pewnym stanem widzenia świata. Moc spokoju. Czym jest dla mnie spokój? To taki stan akceptacji tego, co jest wokół mnie i co jest we mnie. To stan, który osiąga się według mnie najczęściej przez medytowanie, a w codziennym życiu przez umiejętność bycia tu i teraz. To carpe diem, łap chwilę. Prowadzi do spokoju. Do spokoju też prowadzi poczucie, że jesteśmy wdzięczni za to, co mamy.
że to, co osiągnęliśmy, jest warte tego, żeby za to dziękować. I ten spokój też ma według mnie taki wymiar nie tylko fizyczny, ale duchowy, czyli płynie z akceptacji świata dookoła, z akceptacji tego, co piękne i wspaniałe, i tego, co może nie do końca piękne i nie do końca wspaniałe, a czasami wręcz odwrotnie, dramatyczne, przykre, bolesne. I moc pięknego życia. Co znaczy w Twoim słowniku piękne życie? W moim słowniku piękne życie oznacza życie spełnione na własnych zasadach, w cudzysłowie, czyli takie, które sobie wybieramy swoimi decyzjami, takie, które jest świadome i uważne. Czyli jak cokolwiek robimy, robimy to świadomie i uważnie, czyli wiemy, że to robimy. I wiemy, że to ma jakiś sens i gdzieś nas prowadzi. I mamy poczucie, że wszystko, co nas otacza, co się dzieje wokół, jest wynikiem naszego nastawienia, naszych działań, naszych decyzji i takie ma być. I kiedy patrzymy wstecz, myślimy sobie, nic bym nie zmienił. Tak sobie wyobrażam piękne życie, czy takie, w którym nic bym nie zmienił. I tego Wam oczywiście życzę. Pięknego życia. Zapraszam na spotkania w różnych miastach, które się odbywają w ramach cyklu Pełna Moc Możliwości. Tam oczywiście odpowiem na więcej pytań i tam podzielę się swoją wizją, no właśnie, szczęśliwego, spełnionego, pełnego mocy życia. Co to dla mnie oznacza i jak to realizuję. Zapraszam.